każdy z nas ma swoje miłe lub okropne przeżycia z przeszłości. Niekiedy dane wspomnienia mogą powracać w różnych okolicznościach. Jednak są takie osoby, które ich wspomnienia się ukazują i wpływają na naszą psychikę pozytywnie lub negatywnie. No właśnie. Ci, którzy całe życie są spokojni, mają wspomnienia, które wpływają pozytywnie. Natomiast ci, którzy zrobili coś złego lub nawet uczestniczyli w złych bitwach, na przykład w II wojnie światowej, dostają wielkiego napadu furii i robią potem złe rzeczy przez wspomnienia o negatywnym znaczeniu. Do czego właśnie zmierzam z tym tematem, zapytacie? Otóż przyjrzyjmy się teorii pod kryptonimie: czy Niemcy cierpią na zespół stresu pourazowego? Istnieje choroba, która nazywa się PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Osoby, którzy walczyli w II wojnie światowej, doświadczyli wiele złych rzeczy, np. zabójstwa, wybuchy oraz zwłoki. Te doznania wojenne wpływają na niektórych walczących ludzi psychikę i w ten sposób pojawia się choroba, czyli PTSD. Przypomnijmy jeszcze raz, kto rozpoczął II wojnę światową. Oczywiście III Rzesza, zaczynając od małego polskiego półwyspu Westerplatte w 1939 za sprawą Adolfa Hitlera, który 6 lat później się zastrzelił za sprawą najeżdżających wojsk radzieckich. III Rzesza zmienia się na dwa regiony: Niemcy i NRD. Wiele lat później Niemcy się zjednoczyły. To tyle z historii. Pora na dowody. Zacznijmy od odcinka, gdzie Niemcy idą do biura bankowego. Od tego właśnie odcinka wybuchła apokalipsa. Ale po kolei. Polska chce dostać podwyżkę za czyszczenie kibli, ale jej niestety nie dostaje. Pojawia się Grecja i prosi o hajs z przyczyn finansowych. Hiszpania potrzebowała pieniądze na bronię, ponieważ Katalonia się buntuje. Niemcy zgadzają się na prośbę Hiszpanii. Dwójka poprzedników zaczyna się kłócić o polityce pieniężnej. Jednak kiedy Polska mówi: tak, nazisto! Niemcy zaczynają płakać. To, co się potem zadziało, to wszystko za sprawą PTSD. Zaczyna atakować miasto, zabijając nawet Hiszpanię i wiele innych. Jeden terrorysta zaryzykował nawet życie nie tylko dla wszystkich, ale nawet dla Allaha. Jednak co się stanie w finale? Czy to się jakoś dobrze skończy? Nie wiadomo. Trzeba oczekiwać na kolejne filmy. Jednak to nie jedyny dowód w tej sprawie. W Titanicu po tej całej aferze Niemcy zmieniły się w drugą rzeszę. Bomby i krew skutkowały wiecie czym? Macie rację. PTSD. Następny dowód to spotkanie Niemiec z Bangladeszem, państwem, które powstało w 1971 za sprawą jego stwórcy, jakim był Szejk Mujibur Rahman. Wracając do tematu, kiedy Niemcy je zobaczyły, jego oczy zaczęły nagle krwawić i prawdopodobnie umarł lub stracił przytomność. Co było w tym dziwnego? Prawdopodobnie kolor koła na fladze Bangladeszu. Nie opisałem tym, że jest ustawione na lewo od środka, na przykładzie Japonii. Przeanalizujmy. Czerwony. Krew. Wojna. Wiecie, co to znaczy? Macie rację. PTSD. Myśleliście, że jedynie Niemcy i kaczor Donald z Fuzjonka mają zespół stresu pourazowego? Otóż nie. Jest jeszcze jedna postać mało znanej kreskówki Happy Tree Friends, a mianowicie jasnozielony niedźwiadek Flippy. W kreskówce tej jest żołnierzem, który doznał bardzo wiele przeżyć z jakiejś wojny. Gdy widzimy, jak coś czerwonego jest mielone, albo samoloty w parku się kręcą i wydawają dźwięki silników, albo balony pękają,
albo dzwonek zaczyna dzwonić, albo ktoś strzela z pistoletu, to zawsze dostaje napadu furii, co po połączeniu z agresją daje efekt PTSD. Zaczyna robić wielką, krwawą masakrę na bardzo wiele sposobów. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że teoria Wam się spodobała. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subie. Dzięki za oglądanie i siódemka.